Wakacje to czas urlopów i wypoczynku nad wodą. W związku z licznymi przypadkami utonięć, policjanci i strażacy apelują o rozsądek podczas kąpieli. Podczas upału najlepiej odpoczywa się nad wodą, ale woda to żywioł, niekiedy bardzo niebezpieczny, tłumaczy Sławomir Brandt z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Uważajmy, gdzie skaczemy. Starajmy się nie skakać na główkę w tych miejscach, których nie znamy, tam gdzie jest zbyt płytko. To tylko jedna z wielu zasad, którymi powinniśmy się kierować podczas pobytu nad wodą. Bezwzględnie nie należy wchodzić do wody po spożyciu alkoholu. Powinniśmy zanurzać się stopniowo, żeby nie doznać szoku termicznego. Jeżeli chodzi o dzieci i młodzież, one muszą być pod stałą opieką opiekunów, osób dorosłych. Pomina Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Tylko w czerwcu w całej Polsce utonęło już 50 osób. Tych utonięć dochodzi w miejscach, w których nie ma ratowników. Nie są to z całą pewnością kąpieliska strzeżone, chronione pod nadzorem właśnie ratowników, którzy w sytuacji zagrożenia mogliby zareagować. W wakacje trwają też kontrole kolonii, półkolonii czy obozów. Inspektorzy sanepidu biorą pod lupę m.in. warunki żywieniowe, higieniczno-sanitarne, bezpieczeństwo i dokumentację medyczną personelu.